Witam na kanale YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli chcesz być powiadamianym o naszych nowych programach, naciśnij dzwoneczek. Jeśli lubisz nasz kanał i uważasz jego treści za wartościowe, kliknij słowo subskrybuj. Jeśli oczywiście tego nie zrobiłeś wcześniej, uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomoże to nam rozwijać się i docierać do coraz większej grupy odbiorców. Tym, którzy nas wsparli, dziękujemy i możemy Was zapewnić, że Wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup potrzebnego sprzętu, podniesienie poziomu nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie potrzebne na ten temat informacje znajdziecie w opisie naszego kanału. To, co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze filmy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Kto chciałby z nami się spotkać, jest to możliwe. Pozostawiajcie komentarze pod naszymi programami i piszcie do nas. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka w górę. Popatrzmy na Księgę Daniela, trzeci rozdział, werset pierwszy. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. W 602 roku przed naszą erą Nebukadnesar, król Neobabilonii otrzymał proroczy sen który wyjaśnił mu hebrajski prorok Daniel. Śnił mu się posąg ze złotą głową oznaczającą Babilon. Babilonia miała zostać podbita przez Persję, pokazaną w postaci srebrnego tułowia. Potem panować mieli Hellenowie, reprezentowani przez miedziane biodra. Hellenów zruzgotały żelazne nogi, czyli Rzym. Po upadku Rzymu, nastały żelazno-gliniane stopy, czyli podzielony świat, za którego Bóg założy swoje wieczne królestwo, co zostało przedstawione przez spadający kamień, który uderzył w stopy posągu i rozbił go. Nebukadnezar, pod wrażeniem proroctwa, ukorzył się przed Bogiem, ale z czasem wrócił do bałwochwalstwa. Jego doradcy podsunęli mu pomysł aby sporządził posąg objawiony mu w nocnym widzeniu i postawił go na widok publiczny, by wszyscy mogli oglądać złotą głowę przedstawiającą świetność Babilonu i chwałę króla. Jednak Nebukadnezar zdecydował się pójść jeszcze dalej. Zamiast uczynić kopię posągu, kazał wznieść podobny ale cały ze złota, by wykazać, że Babilon jest niezniszczalny i będzie trwać wiecznie na przekór Bożemu objawieniu. Posąg miał 60 łokci wysokości, czyli około 30 metrów wraz z cokołem. Jego szerokość wynosiła około 3 metry. Na podstawie wykopalisk archeologicznych uważa się, że była to pozłacana stela, na której wyryto płaskorzeźbę profetycznego posągu ze snu króla albo górna jej część przedstawiała popiersie bóstwa lub Nebukadnesara. W starożytności można odnaleźć odpowiedniki posągu Nebukadnesara. Egipcjanie lubowali się we wznoszeniu posągów, faraonów i bóstw. W Tebach Stoją do dzisiaj, 20 metrowej wysokości, kamienne kolosy Memnona z XIV wieku przed naszą erą, wyobrażające Amenhotepa III. Kolos rodyjski, wyobrażający boga Heliosa, był wyższy od złotego posągu Nebukadnezara o 10 łokci. Między jego nogami Przepływały okręty w porcie na wyspie Rodos. Około 225 roku przed naszą erą runął z powodu trzęsienia ziemi. W Brisa w Libanie znajduje się naskalna inskrypcja Nebukadnezara, w której podaje, że wzniósł tam posąg symbolizujący wieczne trwanie jego królestwa. Obok mojego posągu jako króla napisałem inskrypcję, w której wymieniłem moje imię, wzniosłem go dla potomnych, aby moje potomstwo panowało na zawsze. Inskrypcja Wadi Brisa świadczy, że Nebukadnezar stawiał posągi symbolizujące wieczność i potęgę jego królestwa. Posąg został wykonany w szóstkowym systemie liczbowym, którym posługiwano się w Babilonie. Pozostałości szóstkowego systemu liczbowego spotykamy w mierzeniu czasu. Jedna minuta równa się 60 sekund, jedna godzina równa się 60 minutom, 4 razy 6 godzin, to jest jedna doba. I w geometrii kąt pełny. To 360 stopni, czyli 6 razy 60 stopni. Przedstawienie proporcji posągu w szóstkowym systemie liczbowym świadczy o autentyczności księgi Daniela. Gdyby jej autor nie żył wtedy w Babilonie, nie posługiwałby się szóstkowym systemem liczbowym. Po upadku Babilonu został on zapomniany, na korzyść dziesiętnego systemu liczbowego, przejętego od starożytnych Egipcjan, którym posługujemy się obecnie. W Babilonie liczba 60 miała magiczne i symboliczne znaczenie. Kojarzono ją z ideą jedności. Wznosząc posąg na wysokość 60 łokci, Król wyraził swoją wolę do prowadzenia państwa do absolutnej jedności. Możemy to zrozumieć w świetle wykopalisk. Odnaleziono babilońskie tabliczki klinowe, datowane na dziewiąty rok rządów Nebukadnesara, czyli 595-594 rok przed naszą erą. Przedstawiają relacje o przebiegu Pewnego powstania, które wstrząsnęło Babilonem, zagrażając jego jedności. Archeolodzy odkryli miejsce o nazwie Tel el Dura lub Tolul Dura, czyli Kopiec Dura, znajdujące się 5 km na południe od Babilonu, w pobliżu ujścia Dura do Eufratu. Wykopaliska odsłoniły platformę w wysokości 6 metrów o powierzchni 15 metrów kwadratowych, która mogła służyć jako piedestał posągu. Popatrzmy teraz na wersety drugi i trzeci. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników. Sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. I stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. Na równinie Dura zgromadziły się osobistości z całej Babilonii. Zostali tam wezwani Szadrach, Meszach i Abednego, trzej judejczycy, przyjaciele Daniela, bo byli namiestnikami prowincji babilońskiej. Ponieważ Juda była prowincją babilońską, Nadura przybył z Jerozolimy, wezwany przez Nebukadnezara sedekiasz, wspomina o tym prorok Jeremiasz. Popatrzmy na Księgę Jeremiasza, 51 rozdział i 59 werset. Słowo które zlecił prorok Jeremiasz Serajaszowi, synowi Nerjasza, syna Machsejasza, gdy udał się z Sedekiaszem, królem judzkim, do Babilonu w czwartym roku jego panowania. Serajasz był kwatermistrzem. Sedekiasz był królem Judy, od 597 do 586 roku przed naszą erą. Czwarty rok jego panowania, w którym był w Babilonie, przypada na 594 rok przed naszą erą. Data pobytu Sedekiasza w Babilonie w 594 roku przed naszą erą oraz relacje o powstaniu antybabilońskim zapisane na odnalezionych przez archeologów glinianych tabliczkach klinowych z 9 roku panowania Nebukadnezara w 595-594 roku przed naszą erą, są zbieżne i wskazują, że wydarzenia opisane w trzecim rozdziale księgi Daniela miały miejsce w 594 roku przed naszą erą. Popatrzmy na werset czwarty i szósty trzeciego rozdziału księgi proroka Daniela. A Herold zawołał potężnym głosem: Rozkazuję Wam, narody, plemiona i języki! W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud. I wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Dążąc do jedności Babilonu, Posąg stał się testem lojalności wobec Nebukadnesara oraz uznaniem bóstw babilońskich. Uroczystość była odpowiedzią króla na powstanie antybabilońskie, które wcześniej w tym czasie wybuchło i opisane zostało w babilońskich dokumentach klinowych odnalezionych w ruinach Babilonu. Król nie brał pod uwagę tolerancji. Wtedy polityka i religia były z sobą sprzężone. Lojalność wobec władcy łączyła się z uznaniem jego bóstw. Nie pojmował, że niepraktykujący jego wierzeń mogą być jego wiernymi poddanymi. Herold obwieścił wezwanie do oddania pokłonu posągowi, grożąc spaleniem każdego, kto by się temu sprzeciwił. Król nie żądał wyrzeczenia się swoich wierzeń, lecz tylko oddania pokłonu posągowi, czyli uznania jego władzy i prymatu Marduka. To miało ich łączyć pomimo różnic. Historia starożytnej Mezopotamii potwierdza, że duże piece były wtedy powszechnym elementem krajobrazu. Używano ich do wypalania cegieł, na które było ogromne zapotrzebowanie. Z powodu braku skalnego budulca miasta Babilonii wznoszono z cegieł wypalanych lub suszonych na słońcu. Wykopaliska dowodzą, że były one budowane w kształcie stożka i takie same nadal funkcjonują dzisiaj na Bliskim Wschodzie. Surowe cegły były układane wzdłuż ścian. Rozpalano piec mieszaniną ropy, sieczki, paku i chrustu, a skórzanymi miechami wtłaczano do niego powietrze. Powstawała w nim wysoka temperatura, a obserwator przez otwór mógł oglądać rozpalone do białości cegły. W 1902 roku w Iranie, w ruinach starożytnej stolicy Persów w Suzie, francuscy archeolodzy Odnaleźli mezopotamski zbiór praw zwany kodeksem Hammurabiego, króla babilońskiego z XVIII wieku przed naszą erą. Paragraf 25 kodeksu Hammurabiego skazywał na spalenie złodzieja, który obrabował pogorzelca. Paragraf 110 karał spaleniem kapłanki za złe prowadzenie się a 157 karał spaleniem osoby, które dopuściły się kazirodztwa. Stary Testament sprowadza, że kilka lat po uprowadzeniu Daniela do Babilonu, Nebukadnezar kazał spalić dwóch fałszywych proroków, Jasza i Ahaba. Czytamy o tym w księdze proroka Jeremiasza w 29 rozdziale od wersetu 21 po 22. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela o Ahabie, synu Kolajasza i o Sedekiaszu, synu Maasejasza, którzy wam prorokowali w moim imieniu kłamliwie. Oto ja wydam ich w ręce Nebukadnesara, króla Babilońskiego. I zabije ich na Waszych oczach, i z nich będzie wzięty przykład klątwy dla wszystkich wygnańców z Judy, którzy są w Babilonie, w słowach: Niech z Tobą zrobi Pan tak, jak z Sedekiaszem i jak z Ahabem, których król babiloński upiekł w ogniu. Zięć Nebukadnesara, Nergal-Szar-Usur, Kolejny król Babilonu, w odnalezionej inskrypcji żąda kary śmierci przez spalenie dla przeciwników i nieposłusznych. Asyriolodzy dysponują przynajmniej jednym tekstem klinowym, mówiącym o straceniu zbrodniarza przez wrzucenie do rozpalonego pieca, w którym babilońskie słowo utunum oznaczające piec jest także Użyte w trzecim rozdziale księgi Daniela. W innych częściach Starego Testamentu odnajdujemy wzmianki o karze śmierci przez spalenie stosowanej w Kanaanie, Izraelu i Filistei. Skoro więc trzeci rozdział księgi Daniela, potwierdzony przez naukę, okazuje się być wiarygodny, Dlaczego nie znajdujemy jego śladów w źródłach babilońskich? Historia posągu na równinie Dura zakończyła się porażką. Starożytni władcy upamiętniali raczej swoje sukcesy, starając się przemilczeć klęski. Popatrzmy na siódmy werset trzeciego rozdziału Księgi Daniela. Gdy tylko cały lud Usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud, oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych. Narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Starożytni wiedzieli, że za pomocą muzyki można oddziaływać na ludzi. Pod wpływem emocji wywołanych muzyką, kierowani strachem przed okrutną śmiercią, ulegając psychozie tłumu, prawie wszyscy padli na kolana. Ich czyn nie był wolnym wyborem. Zebrani oficjele oddali cześć posągowi pod przymusem. Być może w głębi serca nie czuli wobec niego żadnej czci. Ze względu na piastowane stanowiska i własny interes, usłuchali króla, okazując zakłamaną uległość państwową i religijną. W ósmym wersecie czytamy: Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Chaldejczykami, którzy oskarżyli Hebrajczyków, byli kapłani, mędrcy, magowie i astrolodzy, którzy zostali ocaleni dzięki Danielowi od egzekucji zarządzonej przez króla, gdy nie wyjaśnili zagadki jego snu o posągu. Teraz chcieli śmierci przyjaciół Daniela, bo uważali ich za zagrożenie dla swojej pozycji na dworze babilońskim. Od wersetu dziewiątego czytamy następujące sprawozdanie. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu żyj na wieki! Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł. I oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej: Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na Twój rozkaz o królu, nie czczą Twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który Ty wzniosłeś. Oskarżyciele, bazując na królewskiej ambicji, starali się nastawić Nebukadnezara negatywnie do trzech Judejczyków. Akcentując złamanie przez nich jego królewskiego autorytetu. Posługując się wiele razy odmianami zaimka osobowego ty, mówili do króla: Ty królu, Twój rozkaz, Twój Bóg, posąg, który Ty wzniosłeś. Haldejczycy przypomnieli królowi, że to on powołał szadracha, meszacha i abednego na wysokie urzędy zarządców prowincji babilońskiej, sugerując, że w zamian okazali mu niewdzięczność i nieposłuszeństwo. A jak zachował się król Judy, Sedekiasz? Oddał pokłon posągowi? Być może, będąc w towarzystwie szadracha, meszacha Abednego, szarpał ich ręką za szaty, żądając, aby oddali pokłon posągowi. Dlaczego Daniel nic o tym nie napisał? Nie wiemy. A gdzie wtedy był Daniel? Tak wysoki dostojnik Nebukadnesara przecież powinien tam być. Zapis trzeciego rozdziału księgi Daniela tego nie wyjaśnia. Zapewne król dobrze poznał Daniela i wiedział, że zachowa on bezwzględną wierność Jachwę i nie odda pokłonu jego posągowi. Ceniąc sobie Daniela i nie chcąc go utracić, odesłał go więc gdzieś w jakimś celu. Popatrzmy na wersety. Od 13 po 15. Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić szadracha, meszacha i abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: Czy to prawda, szadrachu, meszachu i abednego, że nie czcicie mojego Boga? I nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, Będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Doniesienie Haldejczyków na Judejczyków wprawiło króla w gniew, znał ich i wiedział, że są przyjaciółmi Daniela. Poznał ich jako sumiennych i rzetelnych urzędników zarządzających prowincją babilońską. Król nie mógł ogarnąć wzrokiem całego terenu wokół posągu. Nie dowierzał także oskarżeniom Chaldejczyków, więc zawahał się i nie zarządził natychmiastowej egzekucji. Ponieważ jego prestiż został nadszarpnięty, Postanowił powtórzyć ceremonię jeszcze raz od nowa. Nebukadnezar podczas rozmowy z trzema judejczykami rzucił wyzwanie Bogu: Który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Ceremonia nabrała religijnego charakteru konfrontacji przed elitami Babilonii, między Mardukiem a Jahwe. Wskazują na to wypowiedzi haldejczyków skierowane do Nebukadnezara, a potem jego rozmowa z judejczykami w wersecie dwunastym. Haldejczycy powiedzieli do króla, nie czczą twojego Boga. W wersecie czternastym król pyta judejczyków, czy to prawda, że nie czcicie mojego Boga? Za chwilę w wersecie siedemnastym przeczytamy... Że szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzą królowi, jeżeli nasz Bóg zechce nas wybawić. A w wersecie osiemnastym zapewniają go, Twojego Boga nie czcimy. Oddanie pokłonu posągowi było oddaniem hołdu Mardukowi, Bogu Babilonu. Czyn ten był złamaniem. Pierwszego przykazania dekalogu: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Był także przekroczeniem drugiego przykazania biblijnego dekalogu: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył czyli bałwochwalstwem. Fragment trzeciego rozdziału Księgi Daniela od wersetu 16 po osiemnasty najlepiej został przetłumaczony w Biblii Tysiąclecia. Czytam ten fragment wersety 16 po 18, właśnie z Biblii Tysiąclecia. Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli Zwracając się do króla Nabuchodonozora, nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Celnie powyższy fragment został oddany także w Biblii Jakuba wujka. Czytam wersety od szesnastego po osiemnasty. Odpowiadając sydrach, misach i abdnago, rzekli królowi Nabuchodonozorowi. Nie trzeba nam w tej rzeczy odpowiadać Tobie, bo oto Bóg nasz, któremu służymy, może nas wyrwać z pieca ognia pałającego i z rąk Twoich, o Królu, wybawić. A jeśli by nie chciał, niech będzie wiadomo Tobie, Królu, że bogom Twoim nie służymy i bałwanowi złotemu, którego wystawiłeś, nie kłaniamy się. Oskarżeni Hebrajczycy nie wyparli się stawianych im zarzutów, a także nie próbowali się zbytnio bronić. Swój los całkowicie zawierzyli Bogu. Wiedzieli, że Bóg jest w stanie ich uratować, ale nie wiedzieli jaka jest Jego wola, czy dopuści lub nie? Do ich śmierci. Chociaż nie byli pewni, czy z tego doświadczenia wyjdą żywi, byli przekonani, że ich decyzja jest słuszna i nie wymaga dalszych wyjaśnień. Mamy tu klasyczny biblijny przykład o rozdziale Kościoła od państwa. Judejczycy okazują poszanowanie królowi, ale jednocześnie postępują w myśl biblijnej zasady. Że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ich odpowiedź zdecydowanie ogranicza kompetencje władzy świeckiej tylko do spraw państwowych. Odmawiają królowi prawa ingerencji w kwestie wiary i sumienia. Popatrzmy na wersety od 19 po 22. Wtedy Nebukadnezar. Bardzo się rozgniewał na szadracha, meszacha i abedneka. I wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać szadracha, meszacha i abednego i wrzucić do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach, i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski. Był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili szadracha, meszacha i abednego. Monarcha stracił panowanie nad sobą i odpowiedział okrucieństwem na wiarę Judejczyków. Rozkazał rozpalić piec siedmiokrotnie bardziej, czyli do maksymalnie najwyższej temperatury, jaką można było w nim uzyskać. Dlaczego Nebukadnezar rozkazał rozpalić piec do maksymalnie najwyższej temperatury? Przecież ogień w piecu był w zupełności wystarczający, aby spalić w popiół ofiary. Król uczynił tak dlatego aby uniemożliwić Bogu ocalenie skazańców. Wydawało mu się, że wobec takiej temperatury w piecu interwencja Boga będzie niemożliwa, że sobie z tym nie poradzi. Najsilniejsi żołnierze związali Hebrajczyków tak, jak stali. Wybór najsilniejszych żołnierzy także nie jest przypadkiem. Ich siła miała uniemożliwić uratowanie Judejczyków. Był przekonany, że jeśli tylko zostaną wrzuceni do pieca, to już żaden Bóg im nie pomoże. Widzimy więc, jak prymitywne miał Nebukadnezar pojęcie o Bogu. Mierzył go możliwościami ludzkimi i postrzegał go podobnie jak swoje bóstwa babilońskie. Gdy tylko klapy pieca otwarto i żołnierze wrzucili Hebrajczyków do jego rozpalonego wnętrza, buchnął taki żar, że nie zdołali się już wycofać. Płomienie zadusiły ich. Król był tak rozgniewany, że nie wahał się poświęcić życia swoich najlepszych żołnierzy, by zgładzić Judejczyków. Wszyscy przekonali się, że ocalenie ich jest absolutnie niemożliwe. Nikt nie miał co do tego wątpliwości i myśleli, jak król, że żaden Bóg nie jest w stanie ich uratować. Niektórzy powątpiewają, aby żołnierze mogli być zduszeni przez ogień podczas wykonywania królewskiego wyroku. Twierdzą, że autor księgi Daniela przebarwił tę historię. W latach 70. ubiegłego wieku, w zagłębiu śląsko-dąbrowskim, w zawierciu, w hucie zawiercie, wysoko na rusztowaniu pieca, w którym wytapiano żelazo, robotnik wykonywał swoją pracę. W pewnym momencie, nie pamiętając o nim, na dole pieca otworzono spływ stopionego żelaza w przygotowane formy. Gorące gazy i żar buchnęły do góry tak, że spadł z rusztowania, zamienił się w płomień ognia i gdy dotknął rozpalonej surówki, w ułamku sekundy syknęło i wyparował. Popatrzmy na wersety od 23 po 25. A ci trzej mężowie, szadrach, Meszach i Abednego Wpadli związani Do wnętrza rozpalonego pieca Wtedy król Nebukadnesar przeląg się Szybko powstał Odezwał się I zapytał swych doradców Czy nie trzech związanych mężów Wrzuciliśmy do ognia Ci odpowiadając Rzekli do króla Prawda królu A on odpowiadając rzekł Oto ja widzę czterech mężów, chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do Anioła. Król obserwował wnętrze pieca. Chociaż udało się wrzucić Judejczyków do pieca i nikt mu w tym nie przeszkodził, zobaczył coś, czego nigdy by się nie spodziewał. Co spowodowało, że nie wierzył temu, co widzi, i pomyślał, że jego umysł przestał normalnie funkcjonować. Dla pewności zapytał doradców, czy rzeczywiście do pieca zostały wrzucone trzy osoby. Doradcy to potwierdzili. Wtedy Nebukadnezar, pełen zdumienia, wykrzyknął, że widzi cztery osoby w piecu i to tak się zachowujące, jak gdyby były całkowicie ognioodporne, jak Nebukadnezar określił czwartą osobę. W Biblii Warszawskiej czytamy, że wykrzyknął. Wygląd czwartej osoby podobny jest do Anioła. W Biblii Gdańskiej i Wójka czytamy, że krzyknął, a osoba czwartego podobna jest. Synowi Bożemu. W piątym wydaniu Biblii tysiąclecia czytamy, że czwarty wyglądem przypomina Anioła Bożego. W przypisie do tego wersetu jest zaznaczone, że w tekście aramejskim, w którym została spisana ta część księgi Daniela, czwarta osoba jest określona synem bogów. W hebrajsko-polskim Starym Testamencie, w tomie pisma prymasowskiej serii biblijnej, czytamy, że Nebukadnezar stwierdził: A wygląd tego czwartego jest podobny do syna bogów. Przekłady księgi Daniela, określające czwartą osobę podobną do syna bogów. Są zgodne z hebrajsko-aramejskimi, starożytnymi manuskryptami księgi Daniela. Król był politeistą, czczącym wiele bóstw babilońskich. Stąd myśli o bogach, a nie o Bogu. Dlatego krzyknął, że czwarty jest podobny do syna bogów. Jego okrzyk pełen zdumienia świadczy, że w czwartej osobie zobaczył istotę boską. Kim jest osoba, którą król określił podobną do syna bogów? Nebukadnesar czwartą osobę określił według aramejskiego tekstu księgi słowami syn bogów. Wynika stąd, że król zobaczył istotę boską. W podobny sposób demony nazywali Chrystusa synem Boga. Popatrzmy na Ewangelię Marka, trzeci rozdział, i tam przeczytam werset jedenasty. A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest syn Boży. Ewangelista Marek zapisał, że demony go tak nazywali, bo go znali, wiedzieli kim on naprawdę jest. W tej samej ewangelii, w rozdziale pierwszym i wersecie trzydziestym czwartym, czytamy co następuje. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów. Ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Wiedzieli, kim jest, bo znali Go osobiście jako Boga, któremu w niebiesiech cześć oddawali, zanim przyszedł na świat w Betlejem jako człowiek. Tak określano ludzi i zwierzęta w czasach Starego Testamentu. Na przykład Hebrajczycy cielca Nazywali dosłownie syn wołu. Osobę dwudziestoletnią nazywali dosłownie syn lat dwudziestu. Człowieka określali syn człowieka. W Nowym Testamencie pan Jezus często określał siebie synem człowieczym, aby zaznaczyć w ten sposób swoje pełne człowieczeństwo. W drugim rozdziale Ewangelii Marka, i w wersecie 28, czytam następujące słowa: Tak więc syn człowieczy jest Panem również i Sabatu, syn człowieczy. Jeśli więc syn człowieczy jest człowiekiem, to logiczne jest, że syn Boga lub syn bogów jest Bogiem. I ma boską naturę. Jeśli demony nazywali Jezusa synem Boga Najwyższego, to znaczy, że Chrystus posiadał naturę Boga Najwyższego, był równy Bogu Najwyższemu. Czytamy o tym w piątym rozdziale Ewangelii Marka i tam werset siódmy. I wołając wielkim głosem, rzekł, co ja mam z Tobą Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Badany fragment Księgi Daniela jest jednym z najciekawszych starotestamentalnych objawień praegzystencji i boskości Jezusa Chrystusa. Trafnie spotkanie szadracha, meszacha i abednego z Chrystusem w piecu ognistym, skomentowała adwentystyczna pisarka Ellen White w swojej książce: Prorocy i królowie. Ale pan nie zapomniał o swych wybranych. Gdy jego świadkowie zostali wtrąceni do pieca, objawił im się sam zbawiciel we własnej osobie, tak, iż wspólnie przechadzali się pośród ognia. W obecności pana gorąca i zimna, płomienie straciły swoją władzę. Popatrzmy na wersety od 26 po 27 trzeciego rozdziału księgi Daniela. Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego. Odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu, jabednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach, jabednego wyszli ze środka ognia i zgromadzili się satrapowie. Namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciach ty tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca którego nikt nie mógł zamknąć po otwarciu, aby wrzucić węgiu Judejczyków. Przy otworze leżały spalone szczątki żołnierzy, którzy ich wrzucając nie zdołali się wycofać. Piec huczał od intensywności ognia. Król imiennie, z szacunkiem, wezwał Hebrajczyków do wyjścia z pieca. Będąc w szoku, zapomniał o czwartej osobie, podobnej synowi bogów, lub też mogła ona zniknąć, a szadrach, meszach i abednego pozostali sami. Nebukadnezar nazwał ich sługami Boga Najwyższego. Przed chwilą rzucił wezwanie Bogu Hebrajczyków, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? A teraz pokornie, w obawie przed gniewem Boga, traktował ich bardzo grzecznie. Gdy szadrach, Meszach i Abednego wyszli z pieca i stanęli przed królem, dostojnicy królewscy otoczyli ich. Na ich oczach Bóg Hebrajczyków objawił się jako władca ognia. Babilończycy z przejęciem patrzyli na nich jak na zmartwychwstałych. Był to dla nich oczywisty cud. Ogień spalił ich więzy, ale ich samych nie tknął. Zapomniawszy o wielkim złotym posągu, drżeli przed obecnością Boga. Popatrzmy na wersety od 28 po 29. Nebukadnezar odezwał się i rzekł. Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego. Który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu jak tylko swojemu. Dlatego wydaję rozkaz. Ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, Plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu. Gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Potęga Boga złamała dumę babilońskiego władcy. W pełnym poszanowaniu błogosławił Bogu. Był pełen podziwu dla boskiego wysłannika syna bogów, który ocalił swe sługi. Imponowała mu wiara trzech Hebrajczyków, którzy dla wierności swemu Bogu nie ugięli się przed autorytetem królewskim i poświęcili swoje życie. Błogosławiąc Bogu, Nebukadnezar powiedział, że wysłał on swojego anioła, by wyratował szadracha, meszacha i abednego. Czy Chrystus, określony przez babilońskiego władcę synem bogów, mógł być jednocześnie aniołem? Tak, ponieważ anioł to ktoś posłany przez Boga w jakimś celu. Chrystus został posłany, aby wyratować hebrajczyków. Takim aniołem był na przykład Jan Chrzciciel, posłany przez Boga, aby przygotować Izrael na przyjęcie Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Marek, powołując się na starożytne proroctwo Izajasza, słowa: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją, Odnosi do Jana Chrzciciela. Czytamy o tym w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od wersetu pierwszego po czwarty. Słowa te brzmią następująco: Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym, jak napisano u Izajasza proroka. Oto posyłam Anioła Mego przed Tobą który przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Wierność trzech Judejczyków otoczyła czcią Boga wśród elit babilońskich. Król będąc pod wrażeniem ich wierności i cudownego ocalenia oraz objawienia się istoty podobnej do syna bogów, wydał ustawę wywyższającą Boga. Wielu uważa, że monarcha okazał nietolerancję przez wydanie dekretu wzywającego poddanych do poszanowania Jahwe. Jednak król nie zakazał innych religii ani nie zmuszał do przyjęcia judaizmu, lecz jedynie zagroził konsekwencjami karnymi tym, którzy ośmieliliby się bluźnić bogu Szadracha, Meszacha i Abednego. Wielu ludzi, którzy nigdy by nie usłyszeli o Jachwę, miało okazję teraz o nim się dowiedzieć. Gdy dostojnicy powrócili z uroczystości do swoich domów, opowiadali o tym, czego byli świadkami. Historia cudownego ocalenia Hebrajczyków była na ustach mieszkańców Babilonii. Wyznanie króla nie dowodzi, że odrzucił bóstwa Babilonu. Dla niego Jachwe nie był jedynym bogiem, ale najpotężniejszym. Nebukadnezar nie wyznał. Że Jahwe jest jedynym bogiem, lecz stwierdził, że takiego boga, który by mógł wybawić swych wiernych z tak beznadziejnej sytuacji, w jakiej znaleźli się trzej Hebrajczycy, poza Jahwe nie ma. Werset 30 brzmi: Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abednego dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Septuaginta. Najstarszy przekład Starego Testamentu na język grecki podaje. Oni zostali powołani na gubernatorów nad wszystkimi Żydami zamieszkującymi w Nebukadnezara królestwie. Józef Flawiusz, historyk żydowski z I wieku, w swoim dziele dawne dzieje Izraela napisał. Król przekonał się wtedy, że są oni sprawiedliwi i drodzy Bogu, i przeto obsypywał ich odtąd zawsze najwyższymi zaszczytami. Jeśli ktoś chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę nas powiadomić, a my wyślemy mailem. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysłuchową. Mamy tam literaturę płatną i darmową. Poszperajcie, i gdy znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a my wyślemy pocztą. Dziś polecam pięknie ilustrowaną, zaopatrzoną w mapki, zdjęcia na dobrym papierze z twardymi okładkami z audiobookiem książkę Pragnienie Wieków o życiu i działalności Chrystusa i książkę Apokalipsa wyjaśniającą tajemnicze proctwa Księgi Apokalipsy. Dziękuję i do usłyszenia.